Siemanko ludziska, z tej strony oczywiście Araulen i witam was w następnym odcinku symulatora Farmy 2014. Tak jak mówiłem i obiecałem, przyprowadziłem już traktor. Na waszych oczach jeszcze zatankuję, ponieważ mamy już mało paliwa i mamy zadanie podłączyć i zaprowadzić na pole przyczepę. Tak, przyczepę, w której będziemy trzymać, na którą będziemy sypać nasze ziarno, które umycimy. I podłączamy i jedziemy. Kurde, mnie denerwuje to. Ciężko, zbyt duży próg jest moim zdaniem, ciężko momentami wymanewrować. Podążaj za wskazówkami. Poczko, jedziemy. Jedziemy. Będziemy podążać za wskazówkami, bo ani jak inaczej. Aha, już wiem co. To kto od nas, już wiem. To miejsce, w którym możesz sypać zboże. Rób to za każdym razem. Twoja przyczepa jest pełna. Rób to. Spoko, no przecież dzień na dzień miałbym to trzymać, prawda? Nie miałbym gdzie tego trzymać. Więc jedziemy na nasze pole, będziemy kombajnować. Tak, ostatnio bardzo mi się spodobało słowo kombajnować. Jest to takie inne. Jedziemy. Idziemy i zaraz po kombajn. Okej, tu się zatrzymamy. Teraz musisz udać się do domu i wsiąść do swojego kombajnu. Pamiętaj, aby zmienić maszynę, skorzystaj z menu pojazdu. Ciśnij M. I tutaj wam to właśnie pokażę. Przechodzimy w kartę pojazdy. I przełączamy się na naszego Defia. Defia, bo mi to po niemiecku brzmi. Pamiętaj, że musisz zamontować zespół żniwna, aby móc wspierać pylony. My już mam podłączony. By opuścić zespół żniwny, wciśnij R, aby rozpocząć przerwać biur, wciśnij T. Okej. Udaj się na pole, jedziemy na pole. Nasze turno okrągłe drzewko. Okej. Kurczę. I ciągle mi się włącza to. Nie, najpierw trzeba do tego. To prawda? Okej. Puszczamy. Wszystko coś nie pracuje. I włączamy tempomat i jedziemy. Okej. Oj. Będziecie mieli trochę spadki, będzie widać przymulenie. Ale jest ogromna liczba klatek. Wiesz, plony na pełni te pole. No to trochę spotka, zwłaszcza z takim kombajnem. Ederem ze swoim nim. Tak. Nie chodzi o kombajn, tylko o wielkość tego zespołu tnącego. Okej. Wrócimy. Może wyłączę na razie hat. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Mam wrażenie, że to strasznie przypomina żniwa w tak zwanym realu. Strasznie mi się to podoba i za to gratki dla twórców. Tak, Playway, gratki dla ciebie. Mucimy. Żniwa to raczej będę nagrywał tylko i wyłącznie z kabiny, ponieważ świetnie to wygląda. I jest mi wygodniej, ponieważ siedzę z przodu i kombajn by mi wszystko zasłaniał. Okej, co tam na komputerze widać?
Okej. Okay. Ale właśnie, teraz mi się miało coś, o co was miałem zapytać. Kolejna rzecz, o którą miałem zapytać. Nie orientujecie się, co w komputerze oznaczają te dwa łupki zwężone na dole po prawej stronie? Ja nie mam bladego pojęcia. Ciekawi mnie, co to oznacza, bo ja by nie patrzeć, albo to się w ogóle nie zmienia, albo to się zmienia bardzo rzadko i czegoś jest zależne? Chyba tak. Więc jeśli byście mogli, jeśli wiecie, napiszcie mi proszę, co one oznaczają. Będę wdzięczny. Będę naprawdę wdzięczny. Cofamy. Opuść. Okej. Młodzimy dalej. Tam ktoś znowu traktorkiem jeździ. Wiecie, ciekawym aspektem jest, że jak widzę ten traktor, to mam pewne speedy. Tak, bo ciągle widzę ten sam jeżdżący traktor. Naprawdę doceniam to, że jest ruch traktorów wpleciony w tą całą rozgrywkę, symulujący jakby do opcja symulująca życie wśród innych, że nie jesteśmy sami. Ale litości! Ile razy mam patrzeć w kółko na ten sam traktor? Nieraz chcę już to obrócić w żarda, nieraz nie potrafię nawet. W kółko widzę ten sam traktor. Odnoszę wrażenie, że jest tu jakiś jeden upierdliwy, za przeproszeniem, rolnik, który jest chory psychicznie i ciągle jeździ traktorem po drodze i obserwuje, co inni robią. No to nie jest normalne. Tu jest kompletna klapa ze strony Playwaya. To już jeśli coś dodają nowego, to się to robi na porządnie, a nie dodali jeden traktor do ruchu ulicznego i myślę, że już są koksami, bo jest nas kolejny aspekt symulacyjny sąsiadów. Nie, to nie jest tak. Jeśli ma być widać w kółko ten sam kombajn, przepraszam, traktor, to niech lepiej w ogóle go nie będzie. Schiza kompletna, a później nurzenie. Nie wiem w sumie, co jest najpierw. Należy. Czasami mam znużenie, czasami schizy. To jest naprawdę denerwujące. Tak i tam rage trochę, ale musiałem to powiedzieć. No, w końcu Let's Play jest właśnie od takiego wygadania. I wyrażenia opinii o grze. Tak. Pierwszą opinię dawno wyrażałem, na którymś z pierwszych odcinków. Cofamy. Już to mocno tak mówię. Ja już tą opinię wyrażałem w którymś odcinku. I nic się w sumie nie zmieniło. Cały czas bardzo chwalę grę. Tylko no ten aspekt mnie naprawdę zdenerwował. Denerwował mnie strasznie. No znowu ten traktor! To w tą samą stronę, no. No i czy ta gra mnie troluje? Mam wrażenie, że tak. Tak, ta gra mnie troluje. Włącz hub. Widzimy się do niego gra. O, tutaj świetnie pokazuje, ile mamy obecnie kilogramów ziarna. Kilogramów ziarna w zbiorniku kombajnu. Tak, ile mamy
kilogramów zboża w zbiorniku kombajnu. A pokazuje tam nasze te. Ile jest zebrane. No to jest dziwne. W każdym razie. Pokazuje nam tutaj, gdzie podczas nic, ile mamy, ile procent zebranych klonów jest. Oraz wysiane ziarno. What? Wysiane ziarno? What? To o co chodzi? O to chodzi, podejrzewam. Podejrzewam, żeby nie było, że jestem taki pewny. Nie, że tego taki pewny. Podejrzewam, że to po prostu ile tego wysianego ziarna zebrali. W sumie to oczywiste. Oczywiste. Trochę to się zbłaźniłem, znacząc to. Okej. Okay. Kombajnujemy dalej. 10-11 już minut nagrania. Prawie 70% zebrane, więc myślę, że w tych 25 minutach się zmieścimy. I zaproszę was do kolejnego odcinka. By the way, czy może inaczej. Macie może pomysł na to, jaki sposób miałbym się z wami witać na odcinku i żegnać? Kółko powtarza ten sam schemat, no to już staje się po takich 7 odcinkach nudne. 7, a właściwie 8 powiedzeniem, tak? Bo to ten jeden odcinek podzielony na dwie części. Więc jeśli mielibyście jakieś propozycje, oj, to chętnie skorzystam, ponieważ nie chcę was zanudzać i chcę być, że tak powiem, reformowalny i ciekawy. Okej. Okay. Młodzimy dalej. Ogólnie wygląd pszenicy, nie wiem jak innymi, ale wygląd pszenicy jest świetny. Świetnie dopracowany na trailerze było widać, kurde, zresztą ja się powtarzam, na trailerze było widać, jakie paskudne to, wszyscy krzyczeli, łe, jakie brzydkie, jakie nieładne, a zresztą krzyczałem, przyznaję się, i w sumie było to krzyczenie o nim. O nic, bo w zasadzie nie było problemu. Bo jak widzimy, zostało to postawione. No ale mieliśmy prawo do tego, bo... O, jak ładnie tutaj krzyka. Mieliśmy prawo do tego, bo... wyglądało tragicznie, a jednak trailer to jest coś, co pokazuje się pełnej okazałości. To było trochę straszne. I kurczę, czemu ja biorę na 3/4 headera? Ja pizdam. Ale to miał masakrę z prasowanie później. No nic, tak już muszę jechać. Później by tylko ja bym skręcił. Poprawił się. By było za bardzo wcięcie. By wszystko wyszło zmieszane i by mi się jeszcze gorzej prasowało. Okej. Okay. I to na tą bestię. Cofaj. Chadź się, włącz się chadzie. Okej. Okay. Samego wyłącza. Pozostało do zebrania 37%. I niedługo trzeba będzie wysypać ziarno. Chociaż myślę, że spokojnie wejdzie wszystko do pełnego ziarna. Okej. Okay. Naprawdę. I mi się te żniwa strasznie podobają. Tak czuć ten klimat. Czuć to naprawdę. Jeszcze tak pięknie. Wybaczcie za moje dziwne słowo to, którym ciągle się zachwycam. Naprawdę. Urzekło mnie to.
Urzekło mnie kompletnie. Naprawdę gratki dla Playwaya. Naprawdę coś pięknego. Okej. Znowu mi się jadaczka nie zamyka. Czy bałem się, że nie będę miał po dłuższym czasie nagrywania nic do gadania. Bo w sumie co tu gadać? Nie ma o czym. Ale na szczęście ciągle rozmawiam. No nie wiem czy na szczęście, ale chyba tak, bo skoro mnie oglądacie, to znaczy, że wam się podoba mój łotos, moje brednie. Mi się podobają. Z czego się bardzo cieszę. Oczywiście. I ogólnie zaczynałem tę serię. Albo nie. Powiem o tym 10 odcinku. Tak. To będzie okrągła liczba i wtedy wam opowiem wszystko, co mam do powiedzenia na ten na pewien temat. I może zorganizować konkursik. Nic nie obiecuję, ale coś może będzie to zgarnięcie. Coś może będzie. Okej. Ogólnie, to co jeszcze mogę powiedzieć. Zbliża się 80%. I zaraz, nie wiem, około 85% zapewnienia. Chyba tak, około, ponieważ nie pamiętam tego dokładnie. Włączy nam się kogut, który będzie ostrzegał, że zbiornik jest... O, 83%. No o to właśnie mi chodziło. Ostrzeżenie. Twój kombajn jest przepełniony. Przełuj zebrane zboże na przyczepie lub... tak. To jest super sprawa z tym kogutem, ponieważ pokazuje na nas, ostrzega, że zbliża się zapełnienie zbiornika i musimy trochę zastosować, a najlepiej wysypać to ziarno, ponieważ możemy mieć przepełniony kombajn. A wtedy może być nieciekawie. Okej, więc myślę, że nam się to wszystko zmieści. To nie będę już tego wysypywał w trakcie, tylko spokojnie na koniec to wysypiemy. No chyba, że nam się nie uda. Zobaczymy. Dziwne. Obiecałem, że... Nie obiecałem, ale powiedziałem, że będą podczas nich, to co biorą z kabiny i tak dalej. Bo ja będę rok, nie ma nic do pokazywania na zewnątrz, to nie będzie i tak dalej. A jak pewnie zauważyliście, większość czasu i tak nagrywam se. Okej, dziwne to trochę. Dziwne, ale jakoś tak jestem przyzwyczajony od dawien dawna, że jakoś tak inaczej mi się nagrywa ze zewnątrz. Widzę bardziej cały obszar. Obszar, cały klimacik i jakoś tak przyjemny. Okej. Traktor cały czas czeka na zmocenie. Zmucenie. Traktor czeka na zmucenie. Spoko. Traktor czeka z przyczepą na ziarno, które już niedługo mu wysypiemy. Z tego co widać niestety nam się nie zmieści. Więc wysypiemy teraz. Okej. Wysypiemy teraz. Szkoda trochę, ale... V. Rozpocznij, zatrzymaj wysyp zboża. No więc klikamy V. I nam się zboża wysypuje. V. Już. Mych. Czy nie wydaje wam się, że to przebiega za szybko? Nie wiem, może tych kombajnach nowej techniki. Nowe technologie jakoś tam inaczej działają. Może te nowe technologie jakoś inaczej działają. Ponieważ ja nie mam w rzeczywistości styczności z takimi sprzętami. Ale u mnie w okolicach, gdy latem
Pamiętaj, żeby wyczytać Boże na przyczepę. Spoko, pamiętam już. U mnie na wsi proszą głównie żony i to wysypywanie trwa strasznie długo. Strasznie długo. Bardzo długo. A tutaj moment jest wysypany. No. To trochę to jest nie tak ze tym chyba. Chyba? Może się mylę. Jeśli coś, to mnie poprawcie. Okej. Okay. Tutaj nam gdzieś zostało troszkę do ścięcia. Raz dwa nakręcimy i kosimy to. A w następnym odcinku, 8, zobaczymy się na prasowaniu. Tak, będziemy prasować naszą tłumek, która jest z naszej pszenicy, którą wymuciliśmy naszym kombajnem. Tak. LOL? Odpiąłem coś przypadek zeszły. Tak, ogólnie obawiam się, że 10 odcinek, nie wiem jeszcze, czy on jest w 9 czy 10, może być panu Rage'u, bowiem trzeba będzie zwieść te bale, które sprasujemy, a ja tego nie znoszę robić. Nie znoszę tego robić, to jest strasznie uciążliwe i może być fala rejdu. Tak. Dla was być może to będzie atrakcją, ponieważ mogę to fajnie skomponować, ale dla mnie nie będzie to fajną atrakcją. Zdecydowanie. Okej. Widzę, że poprawili to rozpędzanie się wszystkich pojazdów, a także oddziaływanie na jazdę pod górkę. Super moim zdaniem. Jest teraz, tak jak mówiłem, gra jest ciągle aktualizowana i o szczegółach wspominałem w poprzednim odcinku. Okej. 22 minuty nagrania. Jest tacy. I co? I zaparkujemy. Może nie będziemy parkować, bo nie wiem, czy czasami nie przełączy nas na późne lato. Nie będziemy parkować, bo się tego boję, że znowu jakiś crash albo coś. Więc to, wyłączamy HUD. Nowe zadanie zaraz zniknie. LOL! Jakieś pozostałości w kombajnie. Dobra. Dzięki za oglądanie. Kończymy właśnie miłym akcentem w postaci historycznego John Deere'a Model B. I co? Farmer siedzi sobie. Okej, czapeczka gustowne ubranie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do poprzednich oraz następnych odcinków. Tak jak mówiłem, moje przywitania i zakończenia są strasznie nudne, więc jeśli macie jakieś pomysły, to mi proponujcie chętnie. Chętnie to zmienię, chętnie. I nie przeciągając już, dzięki za oglądanie, ja się z wami żegnam. Cześć!